Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. We wstępie słyszeliśmy takie zdanie, które przypomnę. Królowanie Jezusa niesie w sobie życie na sposób miłości, abyśmy przez wiarę otwierali się na wolę Boga i chętnie wypełniali nią nasze życie. To jest zdanie, które powinno postawić dzisiaj na początku tej liturgii słowa pytanie. Czy rzeczywiście chętnie wypełniam swoje życie Bogiem, czy też może tylko udaję, że tak robię? Czy żyję Bogiem, czy tylko wydaje mi się, że żyję Bogiem i przeżywam konformistyczną religijność? To bardzo ważne pytanie, bo ono poszukuje odpowiedzi na pytanie o kondycję nie tylko naszego człowieczeństwa, czy naszego wnętrza, ale tego wszystkiego, co nazywamy miłością, a co nadaje sens ludzkiemu życiu. Bardzo często bywa tak, że unikamy tej odpowiedzi ze względu na to, że musielibyśmy odkryć, że tak niewiele staramy się, aby żyć Bogiem na co dzień. Że bardzo często jesteśmy tymi, którzy funkcjonują w świecie pozorów, stosunkowo łatwych do wypełnienia, a w rzeczywistości niewiele dajemy od siebie Panu Bogu, a tym samym drugiemu człowiekowi. I zaraz do tego dojdziemy, ale spójrzmy na nasz codzienny rytm funkcjonowania. Jak wiele czasu poświęcamy na różne sprawy, jak wiele czasu jesteśmy w stanie poświęcić na szukanie czegoś w sieci, czy wybieranie czegoś w sklepie, a jak niewiele czasu poświęcamy Panu Bogu. Jak łatwo potrafimy obgadywać ludzi, krytykować czy oceniać, a jak trudno jest nam zebrać się do modlitwy efektywnej, która rzeczywiście jest spotkaniem z Panem Bogiem. I warto, oczywiście tych przykładów można mnożyć, ale warto sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest, a dlaczego nie jest tak, jak powinno być? Dlaczego nie jest tak, że Chrystus na sposób miłości
niesie życie swoje w moje życie. Dlaczego nie otwieram się na wolę Boga, tylko wydaje mi się, że wiem lepiej od Boga i dlaczego tak nieczęsto wypełniam wolę Boga w sposób chętny, a często bywa tak, że czujemy się jakoś przymuszeni, czy w sposób pośredni, czy bezpośredni, czy to ze strachu, czy z niewiedzy, czy z wielu innych okoliczności. Wiele razy już tutaj mówiłem, że człowiek został powołany do bycia wolnym i ta wolność jest darem, bo sprawia, że nie jesteśmy zalęknieni. I w taki sposób wolny przeżywamy wtedy naszą relację z Bogiem, ona tę wolność buduje i w taki sposób też wolny jesteśmy w stanie potem na co dzień żyć. Więc skoro wolność jest czymś pięknym i tym wyjątkowym darem, to dlaczego tak chętnie wchodzimy w zniewolenia, a tak niechętnie chcemy skorzystać z tego daru wolności, którą daje nam Pan Bóg? Dzisiejsza Ewangelia pokazuje jednych i drugich jako zadziwionych. O czym właściwie jest? Otóż pierwsza grupa to ludzie, którzy mieszczą się w tej kategorii zdania z początku dzisiejszej liturgii, gdzie czyny, które wykonywali, wykonywali prosto z serca. Czyli nie kalkulowali, nie przeliczali, czy będą mieli jakąś zasługę za czyn dokonany u Boga, czy też nie. Druga grupa to egocentrycy, zapatrzeni w siebie, w swoje potrzeby, tak bardzo zagubieni w tym zaspokajaniu potrzeb, że przegapili to, co jest istotą życia i co prowadzi do zbawienia. I ci są w grupie potępionych. Natomiast grupa zbawionych to ta cienka granica, która pokazuje, że to, co dajemy drugiemu człowiekowi, nie może być wynikiem naszego przekalkulowania, że mi się to opłaci, czy w wymiarze doczesnym, czy wiecznym. I tu znów warto spojrzeć na swoje czyny, na intencję, z jaką dokonuję danego czynu. Czy pomagam temu drugiemu człowiekowi z miłości, tej rzeczywistej, wynikającej z wiary do Boga, wiary w Boga, czy też wykonuje tę czynność, daje ten dar niewielkim kosztem i oczekując czegoś w zamian. Spójrzcie na te słowa. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Byłem głodny. Warto sobie zadać pytanie, ile razy nakarmiliśmy rzeczywiście człowieka nie w sposób taki, który nie był dla nas wysiłkiem, czyli nie dając coś, co nam zbywa, tylko rzeczywiście traktując kogoś z godnością i karmiąc go w tej płaszczyźnie fizycznej, jak też metafizycznej, tej duchowej, ale też tej ludzkiej życzliwości. Byłem spragniony, byłem przybyszem, ile razy z otwartymi rękoma przyjmujemy przybysza, czy raczej jesteśmy nieufni wobec ludzi i zamykamy się w swoich małych światach, niechętni wobec innych. Byłem nagi, byłem chory, to znów odniesienie do tego, jak bardzo poświęcamy naszą uwagę człowiekowi potrzebującemu, czy odwracamy od niego wzrok, udając, że go nie widzimy, czy w przypadku osoby chorej rzeczywiście poświęcamy dla niego uwagę, czy może tylko odwiedzamy, bo tak wypada, bo sumienie dręczy, ale gdzieś tam chwilę poświęcamy, a potem wracamy do swojego funkcjonowania. Już nie mówiąc o tych, którzy są w więzieniu i to zarówno w sensie znów fizycznym, jak i tym metafizycznym. Zadać warto sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi, aby zawalczyć o tych ludzi, aby z tego więzienia, z tego zniewolenia wyszli i nie walczyć w taki sposób mocno skategoryzowany, że ja mam rację, ale aby pokazać, że warto żyć tą miłością, o której mówi dzisiejsza uroczystość, miłością, jaką daje Bóg wobec człowieka.
Warto, moi drodzy, sięgnąć do tej liturgii słowa, do tej dzisiejszej Ewangelii w kontekście takiej medytacji, rozważania tego słowa i odnieść je do siebie, zadając sobie uczciwe pytania i dając uczciwe odpowiedzi. Bo bez uczciwości w relacji z Panem Bogiem nie ma uczciwości w relacji z sobą i z innymi ludźmi. Będziemy manipulantami, czy to większymi, czy mniejszymi, to już bez znaczenia. Dlatego stając przed Bogiem, warto zrobić ten fundamentalny krok, jakim jest uczciwość wobec Niego i wobec siebie samego. I w tę dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, zmierzmy się z tym zdaniem, które jeszcze raz przytoczę w odniesieniu do swojego codziennego funkcjonowania, do swoich codziennych wyborów. Królowanie Chrystusa niesie w sobie życie na sposób miłości, abyśmy przez wiarę otwierali się na wolę Boga i chętnie wypełniali nią nasze życie. Niesie to dla ludzkości pokój. Jego trwałość gwarantuje sam Bóg. Jeżeli chcemy mieć wewnętrzny pokój, to warto to zdanie wziąć sobie głęboko do serca i umysłu. Amen.